Witajcie, kochani. To ja, Lusia. Dzisiaj spędzicie cały dzień ze mną i tylko ze mną. Mamę będzie tylko mnie nagrywać, mnie i moją słodkość. Dzisiaj mamę obudziła mnie wcześniej na spacer, ale tego nie nagrała. Mam beznadziejnego kamerzystę. Potem była drzemka, a mamę robiła mi śniadanko. Mówiłam jej, że ma być dużo, dobrze, dużo i kiełbasa. Ona w ogóle mnie nie słucha. Jak się obudziłam, to pobiegłam sprawdzić, ile tego mięsa będzie, a w misce sama karma. Sucha, niedobra karma. Ale i tak ją zjem. Ale niech mamę wie, że jestem niezadowolona. Potem człowiek miał jedzenie, to robiłam wielkie oczy. Takie wielkie, że aż mnie piekły, bo mało mrugałam. Ponoć to działa na ludzi. Ale ten człowiek jakiś nienormalny był. Jadł ser. I nie dał mi nawet kawałeczka. Nie lubię tego człowieka. Mamę na pewno by mi dała. Na pewno przez te wszystkie smutki mamę w nagrodę zabrała mnie na spacer. Spacery są super. Lubię spacery, jedzenie, psy, jedzenie i psy. Więc spacer to zawsze coś fajnego. Mamę wszystko przygotowała i ruszamy. Oczywiście dzisiaj pięknie pozuję, żebyście się mogli na mnie napatrzeć. Jestem Lusia, a Lusia to piękno i słodkość bezgraniczna. Więc patrzecie, człowieki. No i jak już mówiłam, spacer. W końcu drugi spacer, jest już 9. Ile można w domu siedzieć? Teraz czas na wąchanie kwiatków, liści i krzaków. Zaraz zobaczę, kto tu dzisiaj był. Kropka. Na pewno Reksio z drugiej klatki jest już w domu i nie będzie zabawy. Ale jest patyk. Patyk jest super. To taki magiczny, lśniący, niezniszczalny patyk drzewny. I ptaszyna. Kocham ptaszynę. Te małe są najlepsze. Te to mają dobrze. Żyją na tych krzakach, w tych patykach. Ja to w domu nie mam żadnego patyka. Mamę nie pozwala. Nie rozumiem, są takie dobre. Co z tego, że potem je połykam i wymiotuję. Każdy tak robi. No i kot. Kot to kot. Nigdy nie złapałam, ale fajne. Na pewno chce się bawić. Te czarne są prawie takie jak ja, tylko dziwnie pachną. No i tyle fajnego na spacerze, a mamę każe do domu wracać. To idę, oczywiście cały czas pięknie pozuję. Niech wie, że taka piękność jest głodna i chce mięso. Ale najpierw po spacerze biegnę pić do wodopoju. Zawsze muszę na mamę czekać, jakby szybciej nie mogła. Ja tu umieram z pragnienia. Wody. I teraz piję. Nadal piję. Dobra woda. Teraz chodźcie, pokażę wam mój pokój i zabawki. Zabawek mam dużo. Mamę mi je daje. Wchodzi do pracy i zarabia na smaczki i zabawi. No i to mój pokój, zabawki, tu mam kwiatka, fajny jest, to moja palma. Ostatnio zjadłam patyk i zwymiotowałam na moje łóżko, więc jest w praniu i teraz mam taki koc. Kropka. Teraz czas na buziaki, dużo buziaków, głaskanie, drapanie, krótką drzemkę. A jak spałam, to poczułam marzenie. Pobiegłam do kuchni, a tam mięso, najlepsze mięsa z mięsem i warzywem, ale dużo mięsa. Jakby od razu mamę nie mogła mi dać tego na śniadanie. Jem wszystko, nigdy nic nie zostawiam. Jeśli mam mięso w misce, oczywiście. Miskę dokładnie wylizuję i mamę nie musi narzekać, że nie ma zmywarki. I takie obiady to ja rozumiem, a nie karma. Mięso na każdy posiłek musi być. I od razu po obiedzie kolejny spacer. Spacery są super, wiecie? A tak ogólnie to kim wy jesteście? Mamy mówi, że jestem sławna. No to gdzie są moje smaczki od fanów? Ja tu głoduję. Na subskrypcja to jeden smaczek od mamy. Do dzieła, człowieki. Na spacerze znalazłam tajną ścieżynkę, to bieni jak szalona, żeby połamać kopyta. Najlepsza zabawa. Park jest super, ładnie tu, są drzewa, chmury, drzewa i pies nawet jest, ale on nie chce się bawić. Dziwny pies, ja zawsze chcę się bawić, ale dostałam drapanie, więc załóżmy, że spacer był okej. Po spacerze już chciałam iść na drzemkę, ale usłyszałam rozbijane jajeczko. Jajeczko to sens życia, więc biegnę do kuchni i nie wierzę. Jajeczko dla mnie. Kolacja zawsze jest super. Tylko ta karma niepotrzebna. 20 jajek i byłoby idealnie. Po kolacji czas na spanko. Bo życie to jedzenie, psy, spacery, psy i spanko. Więc czas na spanko, oczywiście w łóżku, bo tak mnie łapki bolą po spacerze. Mamę spisała się na dwa smaczki w roli kamerzysty. Chcecie czasem obejrzeć takie filmy? Cały dzień ze mną i tylko ze mną? No właśnie. Chcecie.
Wiedź, dajcie subskrypcję i lajka, abym wiedziała, że wam się podoba, to powiem mamę. Fajnie było, mięso dobre, spacery super. Fajni jesteście. Ogólnie fajnie być sławnym psem. Mokre buziaki dla 100 tysięcy fajnów z TikToka. A wy widzicie się z mamy już jutro, bo filmy na tym kanale pojawiają się codziennie. Dobranoc, papa. Pa.